Brian. Myślę, że temat. Jake. Myślę, że temat. No i nie dam rady powiedzieć zdania, jak mnie rozśmieszasz. Cześć. Cześć. Mamy dla Was fajny temat. Wydaje mi się, że fajny, dlatego że ilekroć na fanpage'u Mamasów pojawia się taki artykuł, pojawia się jednocześnie też mnóstwo komentarzy od rodziców, którzy jakby przeżywają, dla których to jest emocjonalnie ważne. Wybór imienia dla dziecka. Muszę przyznać, że taką dziwną rzeczą jest w tej kwestii pytanie o zdanie innych. Właśnie. Publiczne pytanie o zdanie innych, na przykład na grupach. Co sądzicie o imieniu takim a takim? I wydaje mi się, że to w ogóle nie powinno nas obchodzić. Ale nie wiem, bardzo chętnie dowiem się od kogoś, kto na przykład... Tak, co sądzi o imieniu Radagast? Tak. Nie, od kogoś, kto na przykład pytał o taką opinię innych, tak. Dlaczego to robił, bardzo chętnie się dowiem. Jeśli jesteś taką osobą, napisz nam komentarz. Dla mnie to jest o tyle jakby bezsensowne, no trochę to brzydko nazwę, bezsensowne, dlatego że każdy ma swoje skojarzenia z tym imieniem. I ja nieraz czytam komentarze, bo ja znałem takiego Wojtka, który w przedszkolu mnie bił i go nie lubię. No, dlatego nie nazwę syna Wojtek. I dlatego nie nazwę syna Wojtek. Albo znałem takiego Antka pijaczka pod domem i wołali na niego Toni. I nie nazwę dziecka Antoni. Mhm. Więc to są autentyczne jakieś komentarze, które ja mam w głowie, bo przeczytałam je na Facebooku. Więc dla mnie to jest autentycznie śmieszne. Na przykład Wojciech i Antoni to są ładne, klasyczne, tradycyjne imiona. Co nas obchodzi? Cudze skojarzenie i jakby cudzy obraz tego imienia. Tak, myślę, że to jest też najważniejsze w ogóle przy wyborze. Jak wybierać to imię i czym się kierować przy wyborze imienia? To może zacznijmy od tego, czym się my kierowałyśmy. Czym ty się kierowałaś wybierając imię? Jak wyglądał proces wyboru imienia w przypadku twoich synów? W przypadku pierwszego syna to była bardzo długa dyskusja, wiadomo, pierwsze dziecko. Wiedzieliśmy już, jaka płeć, wiedzieliśmy, więc no jakby lista imion w połowie ciąży się nagle zawęziła do tych imion męskich i zaczęliśmy myśleć. No i właśnie, skojarzenia, natychmiast były skojarzenia. Nie damy mu na imię tak, nie damy mu tak. Ja chciałam na imię Jan, ale ponieważ mój ojciec ma na imię Jan, mąż stwierdził, że no... Wystarczy, że teść ma tak na imię i to już będzie dość. Okej, nie mogłam powiedzieć, że to jakaś nie jest racja. Ale zaczęliśmy myśleć o wspólnie wybranych imionach, czyli takie, które podobają się i mężowi, i mi. Pamiętam, że jeszcze imię Ignacy wchodziło w grę. Mhm. Jakieś jeszcze inne imiona, ale ostatecznie... Wreszcie wzięli Mateusz, to które ja chciałam dla ewentualnego mojego syna. Tak, Mateusz, ale słuchajcie, też bardzo dużą rolę odegrało to, że to jest imię biblijne. Mhm. Bardzo lubię imiona biblijne. W ogóle imiona apostolskie mi się podobają. I co więcej, no jakby rodowód tego imienia, etymologia, całe znaczenie, to znaczy dar Boga. Wiadomo, że każda matka to dziecko to traktuje w ten sposób, więc jakoś to wszystko tak... Połączyło się i zaskoczyło. Tak, połączyło i zaskoczyło. Oczywiście nasłuchałam się, że no ojciec Mateusz, fala serialu. Ja mówię, że nie, to nie ma nic wspólnego, po prostu znałam też wielu Mateuszów, jakby mi to nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało mi to zupełnie. A u Ciebie jak było? No miałaś dziewczynkę pierwszą. My mieliśmy pierwszą dziewczynkę, więc u nas wybór imienia również w pewnym momencie się zawęził, ponieważ znaliśmy już płeć dziecka. Natomiast dość długo nie mogliśmy dojść do porozumienia, jak dziecko będzie miało na imię. I stosowaliśmy różne techniki, myślę, że o nich powiemy za chwilę, no. Aby spróbować znaleźć zbiór imion wspólnych. W końcu sprawdziliście listę najpopularniejszych imion. I w końcu doszliśmy do naszej Zuzanny. Było to imię, które podobało się bardzo, bardzo, bardzo mojemu mężowi i myślę, że przekonał mnie do tego imienia, a teraz, kiedy patrzę na moje dziecko, to jest to po prostu zżyta dziewczynka, tak. Razem z tym imieniem. Ale to może powiedzmy, jak, jeśli macie problemy z wyborem imienia, w jaki sposób można się posiłkować i co można zrobić? Jakie mogą być
sposoby na to, aby wybrać to imię. Czyli co? Przeglądanie kalendarza? Myślę, że przeglądanie kalendarza. Na pewno warto się zastanowić, czy na któreś z imion, pierwsze bądź drugie, chcielibyśmy dać, tak jak na przykład miała na imię babcia, dziadek, tak. Ktoś, kto jest nam bliski, ktoś, kto jest w naszej rodzinie. Być tak. Może jest tradycja rodzinna, która z pokolenia na pokolenie powoduje, że na przykład dziedziczymy imię po ojcu zawsze, albo w jakiś inny tak sposób. Jest to usankcjonowane w rodzinie, ale co zrobić, kiedy na przykład rodzice nie mogą podjąć decyzji między jednym a drugim imieniem? Myślę, że możemy się tutaj posiłkować na przykład tworzeniem list. Mama tworzy swoją listę, tata tworzy swoją listę. Sprawdzamy, co nam się pokrywa. To, co nam się pokryło, stanowi jakby dalsze pole do konsultacji, do dyskusji. Tak. Znam parę, która tak nie mogła zdecydować między pierwszym a drugim imieniem, które będzie pierwsze, a które drugie, że postanowili to wylosować. Czasami nie. Też... Zapisanie tego, wymówienie razem z nazwiskiem, jak to brzmi wszystko, tak. To też pomaga, prawda? To też pomaga. Są też rodzice, którzy czekają do samego końca, czyli do momentu, kiedy dziecko się urodzi i wtedy chcą zobaczyć buzię swojego dziecka i zobaczyć, czy to imię jest, pasuje i wtedy je tak. Dopiero wybrać. Często robią też tak rodzice, którzy nie chcą poznać płci swojego dziecka aż do porodu. To fakt, to fakt. Taka niespodzianka i wtedy no, są duże dyskusje. Ja pamiętam, że swego czasu Miranda Kerr rodziła dziecko i to było na pierwszych stronach gazet, na wszystkich portalach plotkarskich, że no, nie mogli się zdecydować bardzo długo po porodzie, jak to dziecko się będzie nazywało. W końcu chyba dziecko ma na imię Flynn. Mhm. Tak, ale bardzo długo było to dziecko bezimienne. Tak, są też takie, ponieważ my w Polsce mamy dość mocno zmedykalizowaną ciążę, więc mamy badania USG, które zdecydowana większość kobiet w ciąży ma przynajmniej 3. Jesteśmy w stanie poznać płeć dziecka. Zwykle rodzice, ponieważ chcą przygotować się dobrze na przyjście tego dziecka na świat, więc tak, chcą poznać płeć tego dziecka, natomiast tak. Nie jest to standard wszędzie na świecie. W innych krajach, gdzie ta opieka opieka ciążowa jest troszeczkę mniej zmedykalizowana, raczej spotykasz się tylko z położną, jeśli nic się nie dzieje, ciąża przechodzi naturalnie, fizjologicznie, nawet nie masz tych badań USG. W takich krajach kobiety często nawet i 2 tygodnie po porodzie wciąż nie mogą dojść do porozumienia, jak będą nazwać the baby. The baby, dokładnie. The baby. Ale na pewno są pewne warunki w Polsce. Przede wszystkim są obostrzenia prawne. Imię dla dziecka nie może być imieniem obraźliwym, nie może być imieniem pospolitym, chociaż w naszej tradycji głęboko jest to. Co masz na myśli, mówiąc imię pospolite? Nie może być rzeczownikiem pospolitym. Ach, rzeczownikiem pospolitym. Czyli tak. Że musi być to imię, które jest w naszej kulturze zakorzenione jako imię, aczkolwiek są na przykład takie imiona żeńskie, bardzo mocno zakorzenione w naszej kulturze, które są rzeczownikami pospolitymi, na przykład Jagoda, na przykład Kalina. Tak. Ale są to piękne kobiece, żeńskie imiona, z którymi absolutnie nikt nie będzie miał problemu. Róża. Nikt nie będzie miał problemu z rejestracją w Urzędzie Stanu Cywilnego. Imię na pewno nie może też być zdrobniałe, czyli myślę, że problem na przykład z rejestracją Radka albo Majki byłby. Jakie imiona są modne? Czy kierować się modą? Obecnie, no właśnie, mamy tę listę najpopularniejszych imion. Moje dzieci okupują jedną i drugą. Tak, moje też plasują się dosyć wysoko na liście. Ale myślę, że ze względu na to, że po prostu są to imiona piękne, klasyczne. Piękne, klasyczne imiona, tak. Ktoś może zarzucić, że no imię, nie chcę, żeby dziecko nazywało się tak jak wiele innych dzieci. No cóż, mi się wydaje, że później to dziecko i tak naznacza swoje imię swoją osobowością, więc pospolitość mu nie grozi. Myślę, że tak, aczkolwiek jest bardzo dużo pięknych imion, które też są klasyczne, też są tradycyjne, a są na przykład dość rzadkie, nie wiem, Ksenia, Kosma. To są imiona, które też na przykład są mocno zakorzenione w tradycji, natomiast są zdecydowanie rzadsze.
To fakt, to fakt. Co jeszcze możemy powiedzieć przy formalnym nadawaniu imienia? Pamiętajmy, że robimy to w Urzędzie Stanu Cywilnego. Mamy na to 2 tygodnie od porodu. Tak. W teorii jest tak, że urzędnicy mogą nas ponaglać. Wydaje mi się, że chyba 3 razy. Co z imieniem obco brzmiącym? Jessica. Zdaje się, że wersja, są spolszczone wersje, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest to prawda. Brian. Myślę, że temat... Jake. Myślę, że temat, no i nie dam rady powiedzieć zdania, jak mnie rozśmieszasz. Myślę, że temat jest na tyle... Często był poruszany w mediach, że rodzice są świadomi tego, iż nadawanie obco brzmiących imion z polską pisownią jest trochę obciachem. To ty drugiej, tak uważasz, z drugiej nie strony, oni. Z drugiej strony, kto ma decydować, co jest obciachem, a co nie? Na pewno jeśli rodzice, a jest coraz więcej takich par, że rodzice nie są ona i on jest Polakiem, jest bardzo dużo par mieszanych. Wtedy bardzo często są nadawane imiona takie, które brzmią podobnie zarówno w jednym, jak i w drugim języku. Tak, jest jeszcze moda na imiona, które, uwaga, są tradycyjne w innych krajach. Ale ja nie mówię tych, o tych amerykańskich. Na przykład Kai. Aha. O proszę, nie spotkałam się z takim trendem. U nas w przedszkolu jest na przykład Kai i też już widziałam kilku Kajów. Mhm. Jeśli chodzi o dziewczynki, to Bianka też nie jest typowo polskim imieniem. Ale jest imieniem pięknym i coraz więcej Bianek. Chyba tak to się odmienia. Bianek? Bianek? Lena. Czy to jest polskie imię? Nie wiem, ale ja bardzo optowałam za tym, żeby moja córka tak miała na imię. Lena, a teraz to jest chyba na 3. miejscu najpopularniejszych imion w Polsce, tuż po Zuzi i Julce. Tak więc, więc mody, trendy, na pewno nie są to imiona skomplikowane, na pewno nie są to imiona obciachowe. Znam chłopczyka, a właściwie słyszałam o chłopczyku, który dostał na imię Thor. I to jest piękne imię, ale z tradycją wtedy, kiedy jego tata jest Norwegiem. Pozdrawiamy. więc słuchajcie, ale można. Znasz, bo ja mam takich znajomych. No, mówię o twoich. A, no tak. Mówię o twoich, więc jest to fajne, jest to ładne. Dopóki nie idziemy faktycznie w imię, które jest jakieś, no naprawdę się źle kojarzy, ewidentnie źle, no to myślę, że dziecku nie zrobimy też większej krzywdy. Myślisz o Adolfie? No, przede wszystkim. Wybór imienia dla dziecka to na pewno trudna kwestia i jedna z kilku, przez które będziecie musieli przebrnąć i dojść do jakiegoś kompromisu. Myślę, że najgorszym rozwiązaniem jest, żeby mama mówiła na dziecko tym imieniem, a tata mówił na dziecko innym imieniem, ale takie sytuacje są dość rzadkie. Tak, przy czym zdarza się, że często imię drugie dominuje. Mam wielu takich znajomych, tak. co najmniej chyba troje, gdzie drugie imię jest tak powszechnie używane, że każdy później dziwi się, Jezu, to ty masz inaczej na pierwsze imię. Pamiętajcie, że od momentu rejestracji wydaje mi się, że jest 5 roku, aby można było pójść do urzędu i zmienić swoją decyzję, czyli na przykład zamienić pierwsze imię z drugim i to wystarczy tylko wniosek wtedy. Nie ma takiej dużej papierkowej roboty, która wymaga naprawdę dużo zachodu, aby zmienić te wszystkie dokumenty. 5 roku po porodzie, po zarejestrowaniu dziecka można jeszcze dokonać zmian. Tak, natomiast jeżeli jeszcze jedna rzecz o wyborze imion, jeżeli jeszcze macie problemy, to często w internecie, nawet na stronie naszej mamasy.pl jest dużo list imion podzielonych na kategorie, czyli lista imion typowo słowiańskich, imiona klasyczne, są też imiona, na przykład zaczerpnięte, klasyczne imiona zaczerpnięte z bajek, wyobraź sobie. O. Tak, no bo na przykład są księżniczki Anny, nie jeszcze na Bogu dzięki, chyba nikt nie dał na imię córce Elsa. Nie wiadomo. Znam dziewczynkę o imieniu Jaśmina, bo to jest też polskie imię. Tak. No Jasmine, no to już podarujmy sobie, ale jest Jaśmina. Więc można się posiłkować takimi listami, jeżeli ktoś nie ma absolutnie żadnego pomysłu na imię, a chce, żeby jednak było w jakiś sposób ono inne od reszty. Dobrym sposobem jest przeczytanie znaczenia imienia. Właściwie każde imię ma fajne znaczenie i takie pozytywne, ale to może Was też w jakiś sposób przekonać albo ukierunkować, jaka jest etymologia tego imienia, skąd ono pochodzi, jakie są jego wersje. To może być też trop. A jak było z drugim imieniem u Ciebie? Wiedzieliście od razu?
Myślę, że jakoś wiedzieliśmy od razu. Tak. Tak. Bez... tak, tak. Bez znaczenia. Myślę, że u nas to zanim, synek się urodził, w ogóle zanim myślałam o drugiej ciąży, myślę, że wiedziałam, że jeśli to będzie syn, to... Ponieważ Mateusz już wzięty... Co zrobić? Będzie Jan. Będzie Jan. No u nas też szybko poszło. To tak? Było w restauracji, tak. Tak mąż mówi, a może Mikołaj? To może. Spoko, fajnie. Pamiętam, bo na początku długo był Ignacy. Tak, długo był Ignacy, ale jakoś tak stwierdziliśmy, że no... Jakoś nam to jednak do końca nie leży. Samo imię nam się podobało, ale... Ale jednak nie. I ten Mikołaj mi tak szybko zaskoczył, kliknął, więc powiedziałam tak. Tak, tak to jest to imię. To jest to imię. Napiszcie nam w komentarzu, jak wyglądał Wasz proces wyboru imienia dla dziecka. Czym się kierowaliście i czy generowało to jakieś tarcia między Wami. Jesteśmy tego bardzo ciekawe Waszych historii. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie nam łapkę w górę i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, korzystając z tego małego dzwoneczka na dole. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka, który już... Za tydzień w czwartek. Do zobaczenia. Pa, pa. Nie, 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 n